Witaj ponownie. Załatwione. Na górze jest już bezpiecznie i mam składniki. Świetnie. Zaraz zdradzę ci recepturę. Ale musisz wiedzieć, że do zrobienia eliksiru potrzebujesz jeszcze dwóch rzeczy. Pazura silnego potwora i jaskółczego ziela. Porozmawiaj z Wesemirem. On powie ci, gdzie je znaleźć. Oto receptura. Potrzebujesz czegoś, Wilku? Mam kilka pytań. Słucham. Możesz powiedzieć mi coś o eliksirach? Bazą alchemiczną jest alkohol. Im lepszy, tym czystszy i bardziej wartościowy eliksir ci wyjdzie. Widzę, że dobrze się tu czujesz. Zawsze wolałem zbrojownię od laboratoriów alchemicznych. Wesemir, mimo iż zawsze powtarzał, jak ważne są eliksiry, nie zna się na tym najlepiej. W końcu jest instruktorem szermierki. Stara się nam przekazać wszystko, czego go nauczono. A to było parę ładnych lat temu. Ja nie lubię się paprać w tych wszystkich proszkach, grzybkach i innych świństwach. Powiedz, bylibyście w stanie przeprowadzić mutację Leo przy pomocy Triss? Być może. Nie wiem. To trudna sprawa. Nigdy nie pokazaliśmy Triss laboratorium. A ostatnie mutacje przeprowadzono wiele lat temu. Jeszcze przed bitwą. Wesemir powie ci więcej na ten temat. Myślisz, że Triss nie wykorzystała swojej magii, żeby dostać się do laboratorium? Szanuję nasze sekrety. Poza tym wiele dla nas zrobiła, dla ciebie. Mówiąc krótko, ufam jej. W takim razie nie rozumiem, czemu nie pokazaliście jej laboratorium. Triss chciałaby wykorzystać nasze sekrety, żeby czynić dobro, leczyć ludzi i tym podobne. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości, jednak to nie takie proste. Znasz historię o gnomie Alfredzie Nablu? Eskel, straciłem pamięć. Jak wszyscy z jego rasy, był niezrównanym wynalazcą. Po wielu latach pracy odkrył materiał o niesamowitych właściwościach. Miał on służyć głównie do prac w kopalniach i kamieniołomach. Alfred, mimo że niewątpliwie był geniuszem, nie przewidział, do czego jeszcze może posłużyć jego wynalazek. Inni szybko skojarzyli, że substancja wyrywająca z ziemi najtwardsze kawały granitu może też burzyć mury zamków. Byli też tacy, którzy zastanawiali się nad wykorzystaniem jej w walnej bitwie. Rozumiem, do czego zmierzasz. Co się stało z Alfredem i jego wynalazkiem? Czarodzieje nie dopuścili do rozpowszechnienia tego cudu. Alfred popełnił samobójstwo,
a jego pracownia spłonęła. Powiedz, bylibyście w stanie przeprowadzić mutację Leo przy pomocy Triss? Być może. Nie wiem. To trudna sprawa. Nigdy nie pokazaliśmy Triss laboratorium. A ostatnie mutacje przeprowadzono wiele lat temu. Jeszcze przed bitwą. Vesemir powie ci więcej na ten temat. Pójdę pogadać z Vesemirem. W czym mogę ci pomóc? Powiedz mi o próbach. Cały proces składa się z trzech etapów. Pierwszym jest wybór. Leo właściwie go już zakończył. Polega on na ciężkim, morderczym treningu połączonym z odpowiednią dietą. Domyślam się, że ta dieta to coś więcej niż zwykła marchewka i sałata. Tak. W laboratoriach rosną unikalne grzyby, mchy, trawy i zioła. W połączeniu z treningiem jesteśmy w stanie znacznie zwiększyć przyrost masy mięśniowej, przemianę materii, kondycję. Słowem, ogólną wydolność organizmu. Wszyscy przechodzą pierwszy etap? Niestety nie. Najczęściej wysiada wątroba i serce, czasem psychika. Nadmiar agresji, niekontrolowane wybuchy gniewu, depresje. Rozumiem. A drugi etap? Próba traw. Wymyślono o niej więcej bzdurnych bajek niż o śniegowej królewnie. Przed napadem w laboratorium były retorty, piece alchemiczne, receptury, zioła i trawy. Brakowało tylko czarodzieja i magii. Widziałeś próbę na własne oczy? Tylko jedną. Naszą. Kiedy zbielały ci włosy, myślałem, że wariuję. Trawy wpływają na system nerwowy. Proces musi być kontrolowany magicznie. Efektem jest błyskawiczny refleks. Tempo reakcji nieosiągalne dla zwykłego człowieka. Przeżywa 4 na 10. Ostra selekcja. Powiedz o ostatnim etapie. Zmiany, czyli mutacja oczu, szpiku kostnego, zmiany hormonalne. Nie znam się na tym najlepiej. Dzięki nim widzimy w ciemności. Nasze rany goją się 2-3 razy szybciej niż u normalnych ludzi. Do tego dochodzi zwiększona odporność na trucizny. Brzmi nieźle. Jaka jest tego cena? Sterylność. Jesteśmy bezpłodni. Zmiany są nieodwracalne? Całkowicie. Widziałeś magiczną burzę? Byłem wtedy na polowaniu. Zanim nadeszła, do lotu zerwały się chmary lelków kozodojów. Całe setki. Szare, niesamowicie szybkie kształty. Dziki, urywany tryl. Szybkie klaskanie skrzydełek. W sumie to normalne. Chociaż nie zawsze jest ich tak dużo. Nie zawsze wyją tak potępieńczo. Potem nadeszła burza. Wiedziałem, że nici z polowania, więc ruszyłem do Kaer Morhen. Po drodze trafiłem na pozostałych. Bywaj. Ciężko było. Na górze zastałem kilku maruderów, ale... Rozumiem. Przeraza zraniła Lamberta. Na szczęście to nic groźnego. Dobrze, że pobiegłeś z Triss i załatwiłeś tego magika. Dzięki temu ocalała chociaż część sprzętu. Ale najważniejsze i tak przepadło. Tak, wiem. Nasza piękna czarodziejka znów miała rację. Dobrze się spisałeś. Weź tę zbroję i miecz. Trzymałem je dla ciebie. Lambert nauczył mnie receptury eliksiru. Masz już pewnie białą mewę i calcium equum. I co dalej? Potrzebujesz jeszcze jaskółczego ziela. Na szczęście mam trochę. I jeszcze pazur bestii, na przykład przerazy. Pokażę ci też, jak oskurować potwora. Bierzesz ostry nóż i delikatnie nacinasz skórę wzdłuż tułowia. Następnie truchło przerazy leży na głównym dziedzińcu. Jak uporasz się z oskurowaniem, odpocznij chwilę przy ognisku i zrób eliksir.
tak? Co się stanie, jeśli pomylę składniki? Będziesz musiał znaleźć nowe. Skąd je wezmę? Po pazur i jaskółcze ziele zgłoś się do mnie. Eskel na pewno ma jakiś alkohol, a minerał widziałem na piętrze. Ale postaraj się tego nie schrzanić, to nie jest trudne. Czy oprócz nas są jeszcze inni wiedźmini? Kiedyś były jeszcze dwie wiedźmińskie szkoły, ale już dawno o nich nie słyszałem. Wszystkich, o których mi wiadomo, już poznałeś, z wyjątkiem Berengara. Znałem go? Chyba nie. Zawsze był zamknięty w sobie i chodził własnymi ścieżkami. Tak naprawdę nikt z nas nie znał Berengara. Pamiętam, że regularnie uciekał z Kermoren, ale zawsze w końcu wracał. Dopiero po próbie traw zaakceptował swoje przeznaczenie i zabrał się za ćwiczenia. Czemu go tu nie ma? Nie wiem. Od dawna nie miałem z nim kontaktu. Chciałem o coś spytać. Pytaj. Kim był Leo? Sierotą, jakich setki można było znaleźć w rynsztokach po wojnie z Nilfgaardem. 6 lat temu przyjąłem go do terminu. Przykro mi. Odzyskamy nasze tajemnice i znajdziemy morderców Leo, choćby uciekli na koniec świata. Chciałem o coś spytać. Pytaj. Wspominałeś, że już kiedyś broniłeś Kermoren. Tak, dawniej Kermoren było pełne życia. Na stałe mieszkało tu 15 wiedźminów. Przygotowywali i trenowali chłopców mających przejść próby. Tylko oni znali tajemnicę przemian. Na zimę do warowni wracali wiedźmini ze szlaku. Ci, którzy nie znaleźli swojego miejsca wśród ludzi. Przed bitwą w Kermoren przebywało 23 wiedźminów i 40 uczniów. Mało. Cholernie mało, wziąwszy pod uwagę tłum fanatyków, z którymi mieli się zmierzyć. Nie wiem dokładnie, jak do tego doszło. Później mówiono, że była to reakcja spontaniczna, nagła i niemożliwa do przewidzenia eksplozja słusznego gniewu, zrodzona przez niechęć do wiedźminów. Faktem jest, że ktoś rozmyślnie podjudzał ich szczół tłuszcze. Rozdawano nawet ulotki, wstrętny paszkwil, który specjalnie wyznaczeni podżegacze czytali chłopstwu. Faktem jest również, że mimo druzgocącej przewagi liczebnej fanatycy nie zdobyliby twierdzy, gdyby nie pomoc czarodziejów. Przeżyłem jako jedyny. Przez przypadek przeoczenie. Nie oszczędzili nawet najmłodszych chłopców. Przejdź się po murach, wilku. Popatrz na szkielety. Może znajdziesz ulotkę? Kiedyś były ich setki. Przeczytaj ją i zapamiętaj, jako przestrogę, do czego zdolni są ludzie. Chciałem o coś spytać. Pytaj. Masz jakieś podejrzenia, kim byli napastnicy? Nie. Choć obecność czarodziejów świadczy, że to nie byli zwykli bandyci. Przeszukaliśmy zabitych. Jedyną wskazówką są brosze w kształcie salamandry. Mieli je wszyscy. Czuję, że nadszedł dla nas ciężki czas. Bywaj.
Dziękuję, Geralt. Mam nadzieję, że ten eliksir pomoże. Miałam straszne sny. Śniło mi się, że Lambert jest ze mną. Wpatruje się we mnie i mówi: tylko mi tu nie umieraj, Marigold. Przecież jesteś przemądrzałą wiedźmą, która wszystko wie najlepiej. O, Geralt, tak się cieszę, że cię widzę. Z czego się śmiejesz? Cieszę się, że lepiej się czujesz. Wiem, że powinniśmy już ruszać, ale mam ochotę jeszcze pożegnać się z Kermoren. Dotrzymasz mi towarzystwa? Z przyjemnością. Chcę pobyć tu jeszcze chwilę. Nie powiedziałam ci jeszcze, jak bardzo się cieszę z twojego powrotu. Kiedy cię zobaczyłam, emocje, uczucia, które starałam się stłumić, wróciły ze zdwojoną siłą. Wybacz, Triss, ale nie jestem jeszcze gotowy na rozmowę o przeszłości. Oczywiście. Nie powinnam naciskać, to pewnie te emocje. Na moc. Zachowuje się jak nastoletnia dziewczyna. Dobrze, wróćmy do teraźniejszości. Rozmawiałam z Vesemirem. Powiedział mi, co się stało. Jest mi strasznie przykro. Zawiodłam was. Wybacz mi. Nie ma nic do wybaczania. I bardzo nam pomogłaś. Radość, której doznałem na wieść, że żyjesz, ciężko porównać z jakąkolwiek inną. Chyba, że z taką jak w tej chwili, gdy patrzę na ciebie. Geralt, tak bardzo tęskniłam. Chodź, sprawdzimy, czy to rozpadające się najlepsze łóżko w Kermoren jeszcze się do czegoś nadaje. Geralt, byłeś wspaniały. Jak zwykle. Jak zwykle? Ty naprawdę nic nie pamiętasz? Niestety. Jak się skończyła walka? Włamali się do laboratorium, zabili Leo, ukradli mutageny i uciekli. Biedny Vesemir. Kolejny z jego wychowanków zginął przedwcześnie. Czekaliśmy na ciebie z pogrzebem. Dziękuję. Co do waszych osławionych mutagenów, konsekwencje mogą być katastrofalne. Nie traćmy więcej czasu. Chyba, że chcesz o coś spytać. Zanim ruszymy, mam jeszcze coś do zrobienia. Wrócę, jak będę gotowy. Rozmawiałeś już z Lambertem o technikach walki? Nie. Lambert walczy mieczem i z reguły zabija. Nie zawsze jest to konieczne, dlatego pokażę ci kilka technik walki wręcz. Jasne. Zaczynajmy. Ha!
Nieźle. Widzę, że jesteś w formie. Daj spokój, Eskel. Muszę jeszcze sporo poćwiczyć. Witaj ponownie. Co sądzisz o bandytach? To byli jacyś amatorzy. Gdyby nie wsparcie maga i przerazy, załatwilibyśmy ich z zawiązanymi oczami. Jednak mieli maga i przerazę. Zabili Leo i okradli nas. Masz rację, Wilku. To poważna sprawa. Musimy ich dopaść za wszelką cenę. Leo powiedział, że prawie cię pokonał. Kiedy nadeszła ta piekielna burza, ćwiczyliśmy szermierkę na grzebieniu. W pewnym momencie tak mi szarpnęło medalionem, że prawie spadłem. Smarkacz to wykorzystał. Miał potencjał. Potem zjawiła się Marigold, cała roztrzęsiona. Bredziła, że mamy iść śladami Gonu, że to ważne i tym podobne. Wesemir się zgodził. Zawsze miał do niej słabość. Resztę znasz. Nie lubisz Triss? Za bardzo zadziera nosa. Opowiedz o stylach walki. Istnieją trzy style tradycyjnej szermierki oraz ich odpowiedniki opracowane specjalnie na potrzeby walki z potworami. Powiedz więcej o tradycyjnej szermierce. Kaer Morhen to szkoła wilka. Staruszek Wesemir zawsze chciał, żebyśmy zostali nie tyle magami, co przede wszystkim wojownikami. Chociaż znaków też się uczymy. No ale do rzeczy. Istnieją trzy style walki, którymi posługują się Wiedźmini. Addan Enie, czyli ognisty tancerz. Dla uproszczenia nazywamy go stylem szybkim. Wiroledański Nevdefejne Gledyw, czyli styl grupowy. I wreszcie temerski diabeł, uwielbiany przez landsknechtów i innych mocarzy. Czyli inaczej styl silny. O którym opowiedzieć? Ognisty tancerz brzmi ciekawie. Stworzył go legendarny elf i szermierz poeta Nissail. System kroków i cięć oparty jest na obserwacji dzikich kotów, szczególnie ocelotów używanych przez elfich władców jako ochrona pałacowa. Ten styl zakłada maksymalne wykorzystanie szybkości i zwinności kosztem siły uderzenia. Ognisty tancerz nie daje przeciwnikowi czasu na zadanie ciosu. Jak pisał Nissail, szermierz idealny jest płomieniem. Nie można zranić płomienia, a każde jego dotknięcie zadaje rany. To styl bardzo popularny wśród elfiej arystokracji. Wiroledański Nevdefejne Gledyw, czyli styl grupowy. I wreszcie temerski diabeł, uwielbiany przez landsknechtów i innych mocarzy. Czyli inaczej styl silny. O którym opowiedzieć? Powiedz o wiroledańskim. Jego nazwa w bezpośrednim tłumaczeniu znaczy 9 słonecznych mieczy. Został opracowany przez fechmistrzów z Wiroledo i miał służyć do walki z wieloma przeciwnikami naraz. Główny nacisk kładzie na skomplikowane systemy cięć. Podobno mistrzowie tego stylu potrafią skutecznie walczyć nawet z 9 przeciwnikami. Wiroledański Nevdefejne Gledyw, czyli styl grupowy. I wreszcie temerski diabeł, uwielbiany przez landsknechtów i innych mocarzy. Czyli inaczej styl silny. O którym opowiedzieć? Temerski diabeł brzmi swojsko. Nie będę ukrywał, nie ma tu żadnej filozofii i poetyckich porównań. Wymyślili go temerscy landsknechci, a to proste chłopy. Najlepiej sprawdza się w walce z ciężkimi, opancerzonymi przeciwnikami. Wiroledański Nevdefejne Gledyw, czyli styl grupowy. I wreszcie temerski diabeł, uwielbiany przez landsknechtów i innych mocarzy. Czyli inaczej styl silny. O którym opowiedzieć? Zmieńmy temat. Jak chcesz. Opowiedz o stylach walki.
Istnieją trzy style tradycyjnej szermierki oraz ich odpowiedniki opracowane specjalnie na potrzeby walki z potworami. Interesują mnie techniki walki z potworami. Niewątpliwie zauważyłeś, że nosimy dwa miecze. Część potworów jest odporna na żelazo. Nie da się ich zarąbać zwykłym mieczem. Na przykład? Wilkołaki, wampiry, dżiny i inne magiczne bestie. Techniki walki srebrnym mieczem wywodzą się z tradycyjnej szermierki. Mimo to istnieją duże różnice. Nie ma parad czy ripost. Są głównie kroki, uniki, piruety i inne akrobacje. Mam nadzieję, że szybko odzyskam pamięć. Inaczej może być ciężko. Będzie dobrze, wilku. Twoje ciało przypomni sobie wszystko, co trzeba. Pewnych rzeczy się nie zapomina. Jeśli chodzi o dobór stylu, to musisz się zdać na wyczucie. Mogę ci podać kilka przykładów. Kikimory, grawejry, fledery. Najlepiej kasować diabłem. Ognisty tancerz świetnie się nadaje do zabijania bargestów i upiorów. Wirledański... Generalnie do wszystkiego, co atakuje grupowo. Ale na początek ogranicz się do utopców. Dzięki, Lambert. Nie ma sprawy, wilku. Opowiedz o stylach walki. Istnieją trzy style. Interes... Niewątpli... Na przy... Wilku... Zmieńmy... Chcesz... Bywaj. Geralt, możemy już iść? Wspomniałaś o konsekwencjach kradzieży. Większość czarodziejów i władców sprzedałaby własną duszę, aby dostać w swoje łapy te wasze mutageny. Większością powoduje żądza władzy chciwość, albo i jedno i drugie. Problem w tym, że aby skorzystać z tej wiedzy, potrzeba czarodzieja, który opanował arkana w stopniu co najmniej mistrzowskim. A takich jest niewielu. A bogaci kupcy? Książęta, królowie? Być może... Wszystko jest możliwe. Szkoda czasu na czcze rozważania. Mamy za mało informacji. Masz rację. Geralt, możemy już iść? Mogłabyś przywrócić mi pamięć? Nie wiem. Musiałabym cię zbadać. Zresztą istnieje duża szansa, że pamięć wróci sama. Najlepszym lekarzem jest czas. Jak duża szansa? Naprawdę trudno powiedzieć. Badania umysłu są skomplikowane. Gdybym wiedziała, co spowodowało utratę pamięci, byłoby znacznie łatwiej. Cóż, teraz nie ma czasu na badania. Geralt, możemy już iść? Możesz mi powiedzieć coś więcej o czarodzieju, który obrabował laboratorium? Przede wszystkim jest bardzo potężny. Doskonale kontrolował moc zaczerpniętą z kręgu. Być może rośnie nam drugi Vilgefortz. Kto? Nieważne. Przy okazji dzięki za wsparcie wtedy na dziedzińcu. Chciałam cię nauczyć pewnej przydatnej umiejętności. Geralt, możemy już iść? Ruszajmy. Nie dajmy Wesemirowi czekać. Chodźmy więc. Nie wiemy, skąd przyszli bandyci, ani kto za nimi stoi. Podróżując w grupie, będziemy zwracać uwagę, a rozdzielając się, szybciej odnajdziemy ich ślady. Udam się na zachód.
Mam tam trochę kontaktów. To ja idę do Kedwen. Chyba, że ktoś jest przeciw. W porządku. Gdzie ja mam się udać? Pójdziesz na południe, do Temerii. Król Foltest ma wobec ciebie dług wdzięczności. Kiedyś odczarowałeś jego córkę. Może tam natrafisz na jakieś ślady. Triss, co zamierzasz? Spróbuję uruchomić swoje wpływy. Jak się czegoś dowiem, skontaktuję się z Geraltem. Postaram się jak najszybciej zebrać informacje i odnaleźć cię w Wyzimie. Triss. Nic nie mów, Geralt. Nie znoszę pożegnań i jeszcze się rozpłaczę. A nie ma nic bardziej żałosnego niż płacząca czarodziejka. Nie daj się zabić. Drugi raz tego nie zniosę. Żegnaj, Geralt. Do zobaczenia. No, jestem zmęczony. Już niedaleko, zaraz będziemy na miejscu. Zimno mi. Kupię ci ciepłe mleko z miodem. Chcesz? Tak, chcę mleko. Co to za psy? Jakie psy? Zrób dokładnie, co ci powiem. To bardzo ważne. Biegnij najszybciej, jak potrafisz do karczmy. Nie oglądaj się za siebie. Zrozumiałeś? Te psy są złe. Biegnij! Co jest? Zamykaj bramę! Bestia! Bestia atakuje! Alarm! Geralt, Melitele cię zesłała. Za bramą jest kobieta. Psy zaraz ją rozszarpią. Zrób coś! Ratunku! Nie! 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 Nie waż się otwierać bramy! Bestie wpadną do środka! To prawda. Te psy są bardzo niebezpieczne. Nie pochodzę stąd, ale widzę, że jesteście bardziej potworami niż ludźmi. Odsunąć się! Sam ją uratuję! Stój! Nie poradzisz sobie sam. Niech cię szlak! Wszyscy zginiemy! Co to było? Ani chybi magia. To bestia! Oto nadchodzi czas miecza i topora. Białego zimna i białego światła. Czas szaleństwa i pogardy. Ted Dayred, czas końca. Świat umrze wśród mrozu, a odrodzi się z nowym słońcem.
odrodzi się ze starszej krwi, z Hen Iker, z zasianego ziarna, które nie wykiełkuje, lecz wybuchnie płomieniem. To wróżba Itliny, stara elfia przepowiednia. Mam nadzieję, że nic mu się nie stało. Oby. Wygląda na to, że ocalił nas przed bestią. Tak. O, Alvin poczuł się lepiej. Znajdę kogoś, kto się nim zajmie. Nie powinien zostawać bez opieki. Tymczasem zatrzymamy się w karczmie. Poczekaj chwilę. W trakcie podróży natknąłem się na zdziczałe psy. Były inne niż te tutaj. Mam na myśli coś więcej niż zieloną sierść. Wiesz coś o nich? Zdaje się, że terroryzują wioskę od jakiegoś czasu. Co kilka dni kogoś zabijają. Przewodzi im wielki pies, czy też może wilk. Nazywają go bestią. Może znajdzie się ktoś, kto zapłaci za zabicie bestii. Wiedziałam, że będziesz chciał się tym zająć. W końcu taka jest rola wiedźminów, prawda? Ale dość już o potworach. Co ci tu sprowadza? Szukam mężczyzn z broszą w kształcie salamandry. Nie widziałaś może kogoś takiego w okolicy? Ciii, nie tak głośno. Faktycznie był tu ktoś taki, ale wieśniacy dostają szczękościsku na samą wzmiankę o nim. Może Wielebny będzie wiedział. W sprawie bestii też najlepiej udaj się do niego. Tak zrobię. Chciałbyś mnie o coś zapytać? Po raz pierwszy od dłuższego czasu trafiłem na trop salamandry. To dla mnie bardzo ważna sprawa. Wiesz coś o nich? To chyba jacyś bandyci terroryzujący okolice. Miejscowi strasznie się ich boją. Wczoraj przynieśli chłopaka, którego te potwory wychłostały lamią. Lamią? Myńskim batogiem, batem z małymi kolcami i zadziorami. Po uderzeniu odrywa kawał skóry i mięsa. Lamie są zakazane w większości cywilizowanych krajów. Chłopak bredził coś o wykupnym, pewnie chodziło o jakiś haracz. Chciał iść do Wielebnego. Niestety zmarł w nocy od gorączki. Dziękuję, Shani. Być może zabawię tutaj dłużej niż planowałem. Mogę wiedzieć, czemu tak ci zależy na tej salamandrze? Zabili kogoś, kogo zdążyłem polubić. I okradli mnie. W takim razie nie chciałabym być w ich skórze. Tak właściwie, to skąd mnie znasz? To ja, Shani, nie poznajesz? Co się z tobą działo? Słyszałam, że zginąłeś podczas pogromu w Rivii. Niestety straciłem pamięć. Moje wspomnienia ograniczają się do kilku ostatnich tygodni. Obawiam się, że nie mogę ci pomóc. U nas na północy neurologia jest jeszcze w powijakach. Słyszałam jednak, że czasami pamięć wraca. Nie jest tak źle. Zaczynam się powoli przyzwyczajać. Z niechęcią przyznaję, że czarodzieje są w tej dziedzinie skuteczniejsi. Może któryś z nich mógłby ci pomóc. Co robisz w tej wiosce? Jestem w drodze do Wyzimy. Będę walczyć z zarazą Katrion w szpitalu Lebiody. Kiedy wyruszasz w dalszą drogę? Jak skończę pomagać ofiarom sfory, nie mogę ich tak zostawić. To zajmie trochę czasu, ale bez pomocy połowa z nich umrze. Co się teraz stanie z Alvinem? Nie wiem, na razie będę się nim opiekować. Może ktoś z wioski zechce go przygarnąć. To rezolutny dzieciak, na pewno ktoś się znajdzie. Chciałbyś mnie o coś zapytać? Bywaj.